Witam Was bardzo serdecznie. Dzieciaki, w ostatniej lekcji poznawaliśmy nowe słówka z działu 5, słówka związane z jedzeniem. Dzisiaj wykorzystamy te słóweczka do poznania nowego czasu gramatycznego, a mianowicie czasu przeszłego. Write the subject of our today's lesson. Today is Monday, the 27th of April, 2020. Lesson subject, it was delicious. Czasownik to be w czasie przeszłym past simple. Ten czas, o którym przed chwilą wspomniałem, nazywa się past simple, czyli przeszły prosty. Kolejny czas do naszej kolekcji, tuż obok czasu teraźniejszego present simple, present continuous i czasu przyszłego future simple. Ten będzie już czwartym czasem do naszej kolekcji. Dwa czasy teraźniejsze znamy, jeden przyszły, tak? I teraz poznajemy czas przeszły. Okay, if you have written the subject of our today's lesson, open your books at page 60, okay, books at page 60, and take a look in at exercise number one. Here we can see a dialogue. It takes place between a girl and a woman. And what I would like you to do is listen to this dialogue and follow the text, okay? Słuchajcie, słuchamy nagrania, które będą odgrywały ta pani i dziewczynka. Słuchamy i śledzimy tekst, ok? Uwaga. CD 2, track 22. Was your lunch good? No, it wasn't. The tuna salad was salty and the rolls were stale. Were the vegetables nice? No, they weren't. They weren't fresh. Oh dear, what was the worst thing? The mashed potatoes. They were horrible. But on Tuesday, our class is going to make the food in the canteen. That's going to be great. Okay, and one more time. Jeszcze raz. CD 2, track 22. Was your lunch good? No, it wasn't. The tuna salad was salty and the rolls were stale. Were the vegetables nice? No, they weren't. They weren't fresh. Oh dear, what was the worst thing? The mashed potatoes. They were horrible. But on Tuesday, our class is going to make the food in the canteen. That's going to be great. Okay. Jak widzicie i słyszeliście zapewne, rozmawiają o jedzonku te dwie panie. W tym dialogu padają takie słowa: was your lunch good? No, it wasn't. The tuna salad was salty and the rolls were stale. Were the vegetables nice? No, they weren't. They weren't fresh. Oh dear, what was the worst thing? Tak? Zwracam Wam szczególną uwagę na te wyrazy, które zaznaczyłem na czerwono. Te wyrazy to czasownik be w czasie przeszłym. Zobaczcie, was. Wasn't, were, weren't, tak? Mamy tutaj pokazane, słuchajcie, w tym dialogu zdania twierdzące w tym zdaniu, z tym czasownikiem. The tuna salad was salty. Mamy zdania przeczące. They weren't fresh. Mamy pokazane również pytania. What was the worst thing? Tak? Jak to, słuchajcie, wygląda? Jak to, o co chodzi z tym czasownikiem be w czasie przeszłym? Popatrzcie. Jeżeli będziemy go chcieli wykorzystywać w czasie, jeżeli będziemy chcieli wykorzystywać w czasie przeszłym, to nasz czasownik be ma swoją odmianę. Jeżeli chcemy powiedzieć ja byłem, mówimy I was. Ty byłeś, you were. On był, he was. Ona była, she was. To było, it was. My byliśmy, we were. Wy byliście, you were. Oni byli, they were. Krótko mówiąc, czasownik be w czasie przeszłym ma dwie formy. Formę was i were. Jeżeli chodzi o zdania twierdzące, oczywiście. Zwracam szczególną uwagę. Tutaj może użyję innego koloru. Są dwie formy, was i were. Teraz zobaczcie. Dla osoby I jest was.
Was jest również dla. He, she, it. Tak? Czyli I was, he was, she was, it was. Natomiast dla pozostałych osób jest were. Czyli you were, we were, you were, they were. Tak? Dwie formy czasownika. Was i were. Dla I jest was, dla he, she, it jest was, dla pozostałych osób jest were. Nic trudnego. Zgadza się? Jeżeli będziemy chcieli wykorzystywać ten czasownik w zdaniach przeczących, czyli mówić, że gdzieś nie byliście, na przykład, to sytuacja jest podobna jak tutaj. Zobaczcie. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, tak? Ale you weren't, we weren't, you weren't, they weren't. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o czasownik be. Twierdząco, przecząco. Tak? Dwie formy. Was, were. Przecząco, wasn't, weren't. Jeżeli będzie natomiast, jeżeli będziemy wykorzystywali czasownik be w pytaniach, to zobaczcie, co się stało. Was I. W odniesieniu do tej kolejności. Tutaj jest troszeczkę inna, zgadza się? Czasownik be wskoczył na pierwsze miejsce, na drugim miejscu jest osoba. Ta sytuacja nazywa się dokładnie inwersja, czyli zamiana osoby z czasownikiem. To trzeba zrobić, jeżeli będziemy chcieli zadać pytanie, czy ty byłeś na przykład gdzieś, tak? Czy ty byłeś w kościele? Were you? Tak? Czy ty byłeś u babci? Were you at your grandmother's house? Tak? Na przykład. Czasami będzie się zdarzało, że przed czasownik be wskoczy nam słówko pytające co, gdzie, kiedy. Tak jak na przykład w naszym dialogu było w tym miejscu, popatrzcie, tutaj. What was the worst thing? Tak? Co było najgorszą rzeczą? What was the worst thing? Czyli przed osobą, przed podmiotem, tak? Jest czasownik be, ale jeszcze wcześniej jest słówko pytające what. Czyli jeżeli będziemy mieli słowa pytające, co, gdzie, kiedy, kto, wtedy one będą nam wskakiwały jeszcze tutaj przed czasownik be. Ale najważniejsze jest to, żeby w pytaniach czasownik be był przed osobą. Ok? I to jest cała, słuchajcie, filozofia. Możecie sobie wpisać tą odmianę twierdzącą, przeczącą i pytania do zeszytu na kolorowo, tak żeby przy przeglądaniu waszych zeszytów rzucało wam się to w oczy. Możecie sobie teraz właśnie przepisując też utrwalić tą odmianę. Ta odmiana jest po prostu do ogarnięcia pamięciowego. Wierzę, że im więcej będziecie robić zadań, czyli takich przykładów praktycznych, ona wam zostanie w takiej pamięci długoterminowej. Na razie rozumiem, że będziecie zaglądali sobie w tę odmianę, robiąc zadania, no ale pamiętajcie, że trzeba to pamiętać, tak? Tą odmianę twierdzącą, przeczącą i pytania. I was, you were, he, she, he was, she was, it was. We were, you were, they were, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Ok. Jak już wiemy, o co chodzi z tym czasownikiem be w czasie przeszłym, przejdźmy teraz do praktyki. Wracamy na naszą stronę 60 w podręcznikach i zrobimy sobie, chciałbym, żebyście zrobili zadanie drugie. Mamy tutaj zdania do uzupełnienia. Zdanka trzeba uzupełnić właściwą formą czasownika be albo twierdzącą, albo przeczącą, tak? Czyli albo użyć was were, albo użyć wasn't weren't. Teraz jak to zrobić? Jeszcze raz wam przypominam, musimy odszukać podmiot, czyli osobę w zdaniach i zastosować właściwą formę. Pierwszy przykład właściwie jest banalny, zobaczcie. Mamy tutaj wyraźnie na samym początku jest we. On Tuesday we, i musimy użyć twierdzącą. On Tuesday we, jeżeli ktoś nie pamięta, można wrócić do tej ściągawki, którą wam napisałem, tą odmianę we. Zobaczcie. Where.
I wracam tutaj do podręcznika. Muszę oczywiście napisać. On Tuesday we were in charge of the school canteen. Tak? Were. To jest to. Czasami będzie się zdarzało, słuchajcie, że nie będziemy mieli wyraźnie podanego zaimka osobowego. Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni. Ale zobaczcie, jak tutaj jest Toby, Lily and Mia. Czyli mamy trzy osoby. Czyli krótko mówiąc, liczba mnoga. Dla liczby mnogiej czasownik be ma jedną formę. Forma to were. Można to sobie też w taki sposób zapamiętać. Toby, Lily and Mia. To oni. Oni to po angielsku they. A dla they czasownik be w czasie przeszłym ma formę were. Tak? They were. Tak jak powiedziałem wam. Albo pamiętamy, że dla całej liczby mnogiej jest forma were, albo próbujemy tak drogą takiego kombinowania, takiego myśleć, co to te trzy osoby, który to będzie zaimek osobowy, tak? Okay. Czyli jeszcze raz, zobaczcie. Toby, Lily, Mia, czyli oni, they, dla they jest were. Albo liczba mnoga, tak? Dla liczby mnogiej jest were. Uważacie też na takie drobne pułapki, tak jak tutaj jest w przykładzie trzecim. Mamy Harry and I. Harry and I. Harry and I. Jak widzimy tutaj I, chciałoby się od razu wstawić was, albo przecząco wasn't, tak? Tutaj nas proszą o to, żeby było przecząco. Ale zobaczcie, mamy Harry and I, Harry i ja. Harry i ja to my. A dla osoby my, czyli we, jest where. Tak? Także nie dajcie się złapać, dobrze? Myślcie, bardzo was mocno proszę o to, żebyście tak porządnie się w to wczytywali. Czyli tak, w tym ćwiczonku utrwalicie twierdzenia i przeczenia z czasownikiem be. Natomiast tutaj w zadaniu trzecim chciałbym, żebyście poćwiczyli pytania. Okay? Musicie odkopać, odszukać, jaka powinna być forma czasownika be dla podanych osób, tak? Dla podanych podmiotów tutaj. Oczywiście wykorzystać ją, wstawić we właściwym miejscu. Tutaj przypominam, czasownik be musi być przed osobą, tak? Czyli mamy you, to myślimy sobie I was, you were. Tylko, że jest pytanie, więc muszę przestawić tą kolejność, tak? Zamienić. Were you a chef? Were you a chef? Tak? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj nam się pojawiają też słówka pytające, to co, o czym już wam wspominałem. Jest what? Jest tutaj kolejny zwrot, how many hours. Pamiętajcie, że te słóweczka mają takie prawo, że one stają jeszcze przed czasownikiem be w pytaniach, tak? Ok, to ja czekam za waszymi dziełami. Bardzo was mocno proszę o zrobienie zdjęć z wykonanymi zadaniami i zostawienie na Trello, dobrze? To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Bye.